Dzień dobry Państwu, nazywam się Bolesław Grabowski. Przyjechałem do Was z Nowej Rudy. Mieszkam w tym pięknym mieście. Ja może powiem pierw kilka słów o sobie, żebyście Państwo wiedzieli, skąd się wziąłem i dlaczego tu właśnie występuję, dlaczego ta piękna flaga kanadyjska tam jest. Ludzie mówią, że jestem podróżnikiem. No nie zaprzeczam, że chyba coś w tym jest prawdy, dlatego że byłem na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Na Antarktydzie jeszcze nie byłem. W tym roku, końcem marca, wróciłem z Meksyku. Byłem w Meksyku, byłem w pięknych miejscach, między innymi na weselu meksykańskim i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o swoje prywatne życie, to powiem Państwu, że mam 5 dzieci, 14 wnuków. Teraz mi się urodził Karol, mój wnuczek, Karol Grabowski. Także jestem szczęśliwym ojcem, szczęśliwym dziadkiem. Natomiast mieszkam, tak jak powiedziałem, w Nowej Rudzie. Mieszkam w pięknym miejscu. Pamiętam od dzieciństwa, że jak otwierałem okno, rano wstawałem, to widziałem góry Sowie, góry Bardzkie, a za plecami było takie wzgórze, był las i za tym lasem była taka miejscowość Mała Krajanów i tam była granica czeska z Czechosłowacją wtedy. Nie, dzisiaj są Czechy, a tam była granica z Czechosłowacją. Także no tyle, kilka słów o sobie. Tak jak mówiłem, byłem na wszystkich kontynentach. Nieraz mnie pytają, która podróż była najpiękniejsza, czy która największe wrażenie na mnie zrobiła. Każda podróż była inna. Kaukaz był inny, Australia, w Afryce byłem 3 razy, 3 byłem w Peru, w Ameryce Południowej. Także trudno porównać te wszystkie podróże. Natomiast dzisiaj będę mówił na temat Kanady. W Kanadzie byłem 2 razy. Z Kanadą jestem związany rodzinnie, dlatego że moja żona ma tam siostrę w Kanadzie, a ja mam brata, młodszego brata. I z tym moim bratem, byłem 2 razy w Kanadzie, z tym moim bratem podróżowałem właśnie po Kanadzie. Zresztą jestem mu wdzięczny za to, że swojego starszego brata chciał po prostu pokazać ten piękny kraj. Kanada, ja powiem pierw kilka słów o Kanadzie, żebyście wiedzieli, co to jest za kraj. No, kraj jest wielkości mniej więcej 10 milionów kilometrów kwadratowych, czyli kraj jest mniej więcej wielkości naszej Europy, ale ludności ma 38 milionów. 38 milionów to są dane z 2019 roku. Większość ludzi, 70% mieszka przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest taki wąski pas, granica się ciągnie tysiące kilometrów i tam mieszka większość Kanadyjczyków, 70%. To jest związane no przede wszystkim z klimatem, jest najbardziej sprzyjający klimat. Zaraz Wam pokażę te wszystkie prerie, pokażę Wam góry skaliste, pokażę Wam krajobrazy Kanady. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że Kanada jest monarchią konstytucyjną, czyli głową państwa kanadyjskiego, tak zresztą jak Australii czy Wielkiej Brytanii jest Elżbieta. To jest najdłużej, znaczy królowa, która najdłużej rządzi na świecie. I teraz przechodzimy już do zdjęć. To pierwsze zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest Kitchener, tam mieszka mój brat. Wzięliśmy taką, to znaczy brat wziął taką Hondę, ma taki piękny samochód i tym samochodem będziemy podróżować wzdłuż Kanady. Będziemy przemierzać prerie kanadyjskie do gór skalistych. Wsiadamy, to znaczy tak, pierw będziemy podróżować wzdłuż jezior amerykańskich. To są te jeziora, które są, to znaczy to jest największy słodki zbiornik wody na świecie i to jezioro, które tam widzicie, bo to jest na pierwszym planie, jest prom, zresztą, a z tyłu jest jezioro, to jest Erie, no nie, Huron, przepraszam, to jest akurat Huron. To jest Huron, a prom się nazywa, zresztą tu piszę z boku, to jest prom, nazywa się Wielkie Kanu. Kanu podchodzi nazwa od tych no, kajaków, takich kajaków oczywiście w cudzysłowie, ale takich budowanych kiedyś przez Indian. Prom jest
zabiera 150 pojazdów i ponad 600 osób. No to takich kilka danych, żebyście wiedzieli, że to jest taki mniejszy prom, jeden z mniejszych promów. No i płyniemy sobie przez jezioro Huron i to są, teraz proszę zobaczyć, to są właśnie prerie amerykańskie. Przez prerie amerykańskie biegną nam drogi, wspaniałe zresztą drogi amerykańskie. Z jednej strony zobaczcie jeden pas w jedną stronę, potem drugi pas w drugą stronę, a tu jest ta trawa. Zobaczcie, ile oni muszą mieć ziemi, że oni tak nie, w cudzysłowie oczywiście, nie szanują tej ziemi, mają takie pasy, potężne pasy ziemi między dwoma pasami ruchu. No, na drodze dużo ciekawych rzeczy, między innymi takie zdjęcie zrobiłem, to jest taki domek, który może sobie Kanadyjczyk kupić i ten domek można przewieźć. I jesteśmy już bardzo blisko gór skalistych. To, co Państwo widzicie, to jest już Alberta, stan Alberta i to jest tak zwana Dolina Dinozaurów. Dolina, o proszę zobaczyć, jakie piękne skały, Dolina Dinozaurów. I teraz kilka słów o dinozaurach. To oczywiście to, co widzicie, to są sztuczne, pokazujące tylko, jak dinozaury wyglądały. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że były dinozaury wielkości kaczki, ale były też dinozaury, które wysokość miała ponad 20 metrów. Były dinozaury z kaczym dziobem, były dinozaury pancerne, i tak dalej, tych dinozaurów było dużo. I to jest największy, tu odnaleziono 300 szkieletów, całych szkieletów dinozaurów i ponad 80 tysięcy szczątków. To jest rekord światowy. No, nie będę już może w szczegóły wchodził, to możecie sobie poszukać na internecie też. Tak wygląda właśnie ta skała, gdzie i teraz za pomocą dłutek, za pomocą bardzo precyzyjnych przyrządów, naukowcy, pracownicy naukowi wyciągają właśnie te kości, żeby potem eksponować. Ja Państwu pokażę jeszcze jedną, o tu jest mamut akurat, to nie jest dinozaur, to jest mamut. A tu jest noga dinozaura. Ja specjalnie poprosiłem brata, żeby sobie stanął po tej nóżki, żebyście Państwo zobaczyli. To jest, tu akurat jest w metrach pokazane, także ta noga ma no, około 2 metrów. No nie? No, no, znaczy ta nóżka do tego miejsca. Natomiast no, paluszki są wielkości nogi mojego brata. I pierwsze miasto, takie duże miasto, bo już jesteśmy pod górami skalistymi, to jest Calgary, miasto Calgary. Miasto, nie wiem, czy no starsi na pewno pamiętają, to był rok 1988, gdzie była 15. Olimpiada Zimowa właśnie w Calgary. Miasto żyje głównie z ropy naftowej, która jest tu na obrzeżach tego miasta, znaczy wydobywa się tą ropę. No i dojechaliśmy do parku Banff, miasto Banff też i tam jest, to jest takie polskie jakby Zakopane, z tym, że góry oczywiście są wyższe, bo góry skaliste tu w tym miejscu mają ponad 3000 metrów nad poziom morza. I będziemy teraz przemierzać zaraz ten park narodowy Banff. Tu jeszcze są świstaki, to jest ten świstak amerykański, świstaki znamy z naszych Tatr. Słowo świstak pochodzi od, znaczy w ogóle nazwa świstak pochodzi o tym, że te zwierzątka jak się boją albo jak chcą nawiązać kontakt z drugim osobnikiem, to tak świszczą, no nie? Dlatego mówimy świstaki. No a dlaczego pokazuje śmietnik? Śmietnik pokazuje dlatego, taki kontener, no nie? Że można otworzyć w ten sposób, że tu się wkłada rączkę, taka zapadka i po prostu podnosi się klapę do góry. To jest związane z tym, że niedźwiedzie były na tyle sprytne, że otwierały takie normalne śmietniki, dlatego to jest zabezpieczenie. I już są góry. Góry skaliste, to są te najwyższe góry, potężne góry. To są góry systemu alpejskiego z pięknymi jeziorami, z lodowcami. Proszę zobaczyć, z lodowcami, z pokrywą lodowcową.
Góry są przepiękne. Te wszystkie zdjęcia, które Państwu pokazuję, to wyglądają jakby no, robił jakieś tam animacje komputerowe, ale tak jest. Te zdjęcia zresztą najfajniej wychodzą, proszę zobaczyć na to zdjęcie. Ono najfajniej, te zdjęcia wychodzą wszystkie właśnie w, to znaczy rano albo po południu, bo wtedy jest najlepsze słońce. Słońce świeci pod odpowiednim kątem. No, tu spotkałem niedźwiedzia, co prawda jeszcze nie żywego, ale marzy mi się, żeby spotkać. Będzie zaraz spotkanie z niedźwiedziem, to zaraz Państwu pokażę. No, tu jest wiewióreczka i góry skaliste. No, takich dolin nie ma u nas w Europie. Góry systemu alpejskiego są, bo to są Alpy. Natomiast takich właśnie przestrzeni ogromnych u nas w Europie nie ma. No, największym problemem gór skalistych to są pożary. Zresztą tu jest w języku angielskim i francuskim, dlatego że Kanada jest w ogóle państwem dwujęzycznym. No nie? To jest język angielski, język francuski i to jest numer 911. Trzeba dzwonić, jak jest pożar. No, po pożarze wygląda to fatalnie. Myśmy się zbliżali do takiego pogorzeliska, zapach taki nieprzyjemny, spalenizny. Jak się pali, to się pali. Zresztą to widać tu doskonale na tym zdjęciu. Tysiące hektarów. Także no, Kanadyjczycy próbują. Takie są specjalne samoloty gaśnicze i tak dalej. Tą wodę przenosić w takich specjalnych... nabierają wodę w tych jeziorach. No, ale to się po prostu nie da. To jest szczególnie wtedy, gdy jest sucho, gdy jest mocny wiatr, to właśnie te lasy płoną. To jest problem. No, różne zwierzątka, jak widzicie, tu akurat kozice przyszły do wodoboju i Mont Robson to jest najwyższy szczyt w górach skalistych po stronie kanadyjskiej. Także on ma szczyt, ma to, co widzicie, zresztą może zaraz przybliżę, bo to jest z drogi zrobione, jest trochę z daleka. O, tu jest szczyt. Góra ma 3954 metry, czyli prawie 4000 metrów i zbudowany ze skał osadowych. Został zdobyty w roku 1913. No, zresztą widać tu te lodowce, pola lodowcowe i tak dalej. Ja to zdjęcie robiłem w czasie wakacji, także oczywiście gdybym te zdjęcia robił w czasie zimowym, zima czy wczesną wiosną, to tego śniegu by było więcej. Szczyt robi ogromne wrażenie, bardzo rzadko się pokazuje, bardzo rzadko, bo to są te chmury, które tu od strony Pacyfiku napływają. No i wreszcie właśnie jest ten niedźwiadek, na którego czekałem bardzo za długo. Niedźwiedź jest, to jest ten niedźwiedź amerykański, tak zwany amerykański czarny, bo jest jeszcze brunatny, on jest trochę większy. Niedźwiedź, taki kilka danych, wysokość od 2 do, tak do 2 metrów mniej więcej, ale ciężar jest różny, od 40 do 400 kg. Samica ma od 2 do 3 młodych. Natomiast jeszcze jest taką ciekawostką, że ten niedźwiedź podobno może wyczuć człowieka z odległości 26 km. 26 km, proszę sobie wyobrazić teraz tą odległość. Także to jest spotkanie, właśnie ten niedźwiedź. Oczywiście nie wychodziliśmy z samochodu, robiliśmy zdjęcia tylko tak przy otwartych oknach. Wszędzie są znaki, żeby uważać na niedźwiedzie, żeby one są szczególnie wtedy, gdy mają małe dzieci, no nie, to znaczy te malutkie niedźwiadki są, no nie, to wtedy gdy są bardziej agresywne, no wiadomo. No i tu ten niedźwiedź, który wystaje, proszę zobaczyć, główka mu tylko wystaje, nie wiem, czy jest duży, czy mały, to tylko taki pyszczek, to znaczy, że tych niedźwiedzi jest sporo. No i dojechaliśmy do miejsca, gdzie chcieliśmy dotrzeć, do Pacyfiku, czyli to jest, jeszcze raz powtarzam, to jest zachodnia Kanada. Miejscowość nazywa się Prince Rupert i z tej miejscowości promem przez cały dzień będziemy płynąć wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Zaraz Państwo zobaczycie, rano wsiadamy w prom i od samego rana do późnej nocy będziemy płynąć wzdłuż tego wybrzeża. To jest Prince Rupert. Tu jest jeszcze
Czerwony łosoś jest smaczny, jest tłusty i nie jest hodowany tak jak w Norwegii. Jak byłem kiedyś w Norwegii, to widziałem te siatki, które były takie zamoczone w wodzie i tam te ryby się kotłowały. Natomiast tu te ryby są świeże, są łowione właśnie w Pacyfiku. I ludzie po wyłowieniu tych ryb po prostu od razu na świeżym powietrzu, jak widzicie, oprawiają te ryby. To jest ten czerwony łosoś. I teraz tak, ludzie w Prince Rupert zbudowali domy, wyrąbując ten las. Ten las zaraz wam pokażę, taki dziewiczy, który nie był zasadzony przez człowieka. No i zwierzęta czują się u siebie. Co prawda człowiek zbudował tu jakieś domy, no ale zwierzęta się tym nie przejmują. Zwłaszcza, że czują się bezpieczne, nikt nie zabija tych zwierząt, nie poluje. A tak wygląda właśnie ten las. To, o czym przed chwilą mówiłem. Las dziewiczy, nie zasadzony ludzką ręką. Zresztą to widać, że to nie jest taki las jak u nas, tylko to jest las pierwotny. I teraz tak, wsiadamy w prom. Pada trochę deszcz, rano jest bardzo wcześnie. Wjeżdżamy na prom, tu nawet właśnie wjeżdżamy na ten dolny pokład. No i siadamy sobie na fotelach i będziemy teraz oglądać krajobrazy. O, tak wygląda właśnie nasza droga. Z jednej strony, proszę zobaczyć, są góry. Z drugiej strony są góry, a my płyniemy sobie tu wzdłuż wybrzeża. To jest wzdłuż wybrzeża. To mi przypomina trochę fiordy norweskie. Oglądamy krajobrazy, wszędzie są lasy, bardzo mało miejscowości. Są miejscowości, ale bardzo mało. Tu jeszcze takie zdjęcie z flagą kanadyjską, która powiewa. I teraz tak, można do tych małych miejscowości, tam na wybrzeżu zachodnim, dostać się helikopterem, zresztą tu widać helikopterem, można się statkiem przypłynąć, tak jak my płyniemy. No i w zasadzie koniec, bo jest bardzo mało dróg tu. A to jest takie zdjęcie z promu, chciałem zrobić zdjęcie dziewczynce, ona się trochę wykrzywiła, ale pilnował jej tatuś. O, tatusia możecie zobaczyć. To jest Sikh. Sikhowie to są Hindusi. To jest Sikh z takim turbanem na głowie. Pamiętam swoją podróż do Indii. Zresztą nie tylko Indie. Ktoś was był w Londynie, czy był gdzieś w zachodniej Europie, to Hindusi niektórzy chodzą właśnie w takich turbanach. No i dojechaliśmy do pięknego miasta. Miasto nazywa się Vancouver, miasto leży nad morzem. To jest miasto, niektórzy mówią, że najpiękniejsze miasto na świecie. A tak ładnie położone, widzicie. Jest tu zatoka, prom, port i duże, piękne miasto, wieżowce. Jeszcze byliśmy w parku Stanleya. Park Stanleya jest ogromny, ma ponad 40 hektarów. Jest nazwany na cześć gubernatora, który nosił takie imię. A tam z tyłu za plecami moimi to są totemy. Totemy, które zostały sprowadzone właśnie z rezerwatów, czy tam z miejscowości, gdzie mieszkali Indianie. Bo mieszkają Indianie. No. Tu jeszcze dla młodych ludzi, jeżeli ktoś jeździ na rowerach, to jesteśmy już, teraz już przyjechaliśmy do, to znaczy tu jesteśmy już w takim no, miejscu, gdzie młodzi ludzie, o zobaczcie, tu tacy chłopcy, tu dziewczyna. Oni po prostu na sztucznym torze próbują swoich możliwości. Zresztą ten sport jest też w Polsce bardzo, coraz bardziej popularny. Najbliżej nas w Srebrnej Górze taki tor, no może nie taki jak tutaj, no ale tor w górach pięknie położonych. Mój zięć zresztą jeździ na rowerze górskim, to by więcej wam powiedział na ten temat. No i dziewczyna sobie wsiada. Do tego. Wsiadę sobie do kolejki i będzie wjeżdżać na
szczyt i z tego szczytu będzie zjeżdżać. A to jest kolejka, która jest jedna z najdłuższych kolejek na świecie. Nawet w przewodnikach pisze, że to jest najdłuższa kolejka na świecie. To jest kolejka, która się nazywa peak to peak, czyli między dwoma szczytami. Długość mniej więcej 3 km, a cała lina ma ponad 8 km długości. No i jakby ten wagon spadł na dół, to leci 400 metrów, bo tak to wygląda. No i trochę jeszcze gór skalistych, bo muszę Państwu pokazać, jak te góry wyglądają, lodowce proszę zobaczyć. I wjeżdżamy już w prerię i jedziemy sobie drogą. Proszę zobaczyć, jak wygląda droga, jak wygląda opona od tira, jakie duże opony. No trudno sobie wyobrazić ten samochód, który ma takie opony, no, ale musi być, jak wie się te opony. No mój brat, ten młodszy, szykuje mi jedzenie, opiekował się mną. Szykowaliśmy sobie właśnie takie jedzenie. To był taki wyjazd turystyczny i jesteśmy na Kaszubach, polskich Kaszubach. Ja to mówię polskich Kaszubach, bo pierwsi mieszkańcy, którzy tu mieszkali, zamieszkali, to byli właśnie Kaszubi. Miejscowość jest mniej więcej 300 km od Toronto. To znaczy nie miejscowość, tylko ten obszar Kaszuby. 300 km od Toronto, jesteśmy na targu, pani sprzedaje, zobaczcie, co tam cukinie sprzedaje, to potem takie wyroby w słoiczkach sprzedaje, no i tak dalej, to można kukurydzę kupić, sprzedają panie, a ten pan sobie taką czapkę zrobił bardzo fajną, to można zobaczyć te samochodziki jakieś, kapustę i tak dalej, którą sobie tu przyczepił, sztuczną oczywiście. A ludzie mają też pomysły. I gdybym teraz Państwu powiedział, że pomyliłem się i to jest slajd z Kaszubów polskich, to byście mi uwierzyli, bo ja bym sam uwierzył, bo słuchajcie, to jest, tu są tak, jeziora rennowe, czyli polodowcowe, wzgórza morenowe, no bo nie wiem, czy wiecie, że tak samo jak w Polsce był lądolód i on właśnie te ostatnie zlodowacenie, zwane nieraz bałtyckie, ono spowodowało właśnie, że tu na wybrzeżu, tam gdzie są Kaszuby polskie, gdzie tam są właśnie te wzgórza morenowe i jeziora rennowe. W Kanadzie jest to samo. W Kanadzie lodowiec, który się wycofał, zostawił po sobie pamiątkę, czyli te jeziora rennowe i wzgórza morenowe. I tak to wygląda. No oczywiście grzyby, tak samo jak w Polsce. Zbieraliśmy grzyby z bratem, no zresztą trudno nie zbierać, bo tych grzybów naprawdę było dużo, to nie trzeba było nawet szukać tych grzybów, one po prostu tam były, to się zbierało, potem się suszyło. No, a to jest katedra pod sosnami, tak się to nazywa. Z boku tego nie widać, ale z boku jest taki mały klasztor polscy księża i tu są, akurat tu na pierwszym planie są harcerze, którzy i zaraz będzie odprawiana msza, ponieważ w klasztorze ta kaplica jest mała, a Polaków jest dużo, szczególnie latem przyjeżdżają z Toronto, z różnych miast kanadyjskich, przyjeżdżają Polacy tu w to miejsce, dlatego msze święte odbywają się na wolnym powietrzu. I to jest właśnie ta kaplica. I jesteśmy już w Toronto. Ogromne miasto, jedno z największych miast amerykańskich, a na pewno największe miasto kanadyjskie. No zabudowa, jak widzicie, taka typowa amerykańska. W Toronto byliśmy w Mississaugadze. Mississauga to jest taka, no dzisiaj jest miejscowość, ale to była kiedyś dzielnica z Toronto. Około miliona mieszkańców. I tu mieszka bardzo dużo Polaków, to zresztą widać po tych z rejestracji, jak widać po sklepach, no oczywiście język polski, w języku polskim, no oczywiście myśmy tam spotkali Ukraińców, spotkaliśmy Rosjan, spotkaliśmy inne narodowości, ale dominują Polacy. No i to, co dla mnie było najciekawsze w Kanadzie, to są Mennonici, czyli Amisze. No, Amisze. To są ludzie, którzy żyją tak jak ich przodkowie, powiedzmy 400 lat temu. Kilka takich informacji. Oni byli też w Polsce, są w Polsce, jest ich bardzo mało w Polsce, było kiedyś ich więcej, głównie na Żuławach.
I w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie oni zajmują się głównie rolnictwem. Są Inonajci, no tak w skrócie powiem, bo oczywiście ja tu to nie jest jakiś wykład naukowy, to jest taki no raczej, żeby was zainteresować, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Natomiast i teraz wróćmy do Inonajtów. Oni są tak zwani czarni i biali. Czarni są bardziej konserwatywni. Tu właśnie wyjeżdżają z wózkiem. Żona poprosiła w supermarkecie, czy może zrobić zdjęcie. Zgodzili się, młodzi ludzie zgodzili się na to zdjęcie. A potem w supermarkecie czekał ich powóz. Zobaczcie, zaprzężony w konika. Pies pilnuje bryczki i oni robią zakupy. Natomiast lubią się też spotykać, spotykają się, szczególnie wtedy, gdy jest niedziela, mają takie zbory, mają takie swoje miejsca modlitwy. Tu są dzieci, proszę zobaczyć, jak ładne dziewczyny ubrane, to wygląda trochę jak na filmach, tych starych filmach amerykańskich, czy taki chłopiec, który u nas chłopiec w tym wieku by w ojcu, no, dziadka chodził, prawda? No ale to jest po prostu taka ich kultura. To jest bardzo ciekawe. A tu siedzą panie, starsze panie w takich czepkach ładnych, panowie w kapeluszach. O, proszę zobaczyć, to trochę z nich zrobiłem. I wiecie co? Ja jako, to znaczy tak, ja jeszcze nie powiedziałem, że ja uczyłem przez wiele lat w szkole. Uczyłem w małej szkole wiejskiej, ale też w gimnazjum. Byłem doradcą metodycznym z geografii, czyli miałem kontakt ze szkołą. Ksiądz mówi, wiesz co, mam taką znajomą, ona była dyrektorką kiedyś szkoły u Inonajtów, spróbuję coś załatwić. I proszę Państwa, proszę zobaczyć. A to jeszcze to nie jest to zdjęcie. O, i jestem w szkole. Ja myślę, że takich zdjęć, to był rok 2015, zresztą to widać na zdjęciu. Tu z boku, 2015. Ja myślę, że niewiele osób, tak jak my, żoną, mogli wejść do szkoły dla Inonajtów, zobaczyć, jak oni się uczą, jak grzecznie siedzą w ławeczkach. Potem jeszcze jedno takie zdjęcie z panią. Chodziliśmy po szkole. No, dzieci bardzo grzeczne, bardzo sympatyczni ludzie. Ale tak jak mówię, oni się izolują. Takich zdjęć myślę, że niewielu Kanadyjczyków ma, że niewielu Kanadyjczyków było w szkole u Inonajtów. I teraz jeszcze trochę zdjęć z nimi. Proszę zobaczyć, tu są ludzie, którzy na takich bryczkach jeżdżą. To chyba wracają właśnie z modlitw. No tak ta bryczka wygląda, tu jeszcze z konikiem. No tych zdjęć, że to tak prawdę mówiąc, to setki tych zdjęć robiłem, bo dla mnie to było bardzo ciekawe. I jeszcze przy tym zdjęciu się zatrzymam, dlatego że to są Szkoci, to zresztą widać, że to są Szkoci. W Kanadzie to jest taki kraj, że ludzie się nie wstydzą swojej tożsamości. To znaczy, ludzie, Polacy mają swoje szkoły, zresztą zaraz Państwu pokażę, byłem w takiej szkole, w szkole niedzielnej, tak zwanej niedzielnej szkole. Polacy mają swoje kościoły, swoje chóry i tak dalej. No i inna sytuacja jest u nas w zachodniej Europie, ci, którzy są w Niemczech, czy są w Wielkiej Brytanii. Oczywiście też mają kluby, też mają różne, ale jednak tutaj tożsamość narodowa jest jakaś taka bardziej wyeksponowana. No, byłem też w tym czasie, gdy było tak zwane lato indiańskie, czyli te czerwone, piękne klony. Wiecie, że z klonów jest syrop klonowy. No, oczywiście ten syrop klonowy. Ja jeszcze pokażę jeszcze jedno takie fajne zdjęcie w lesie. W lesie były takie rurki i tymi rurkami płynie sok z klonowy, a potem trzeba zrobić kondensację i z tego będzie syrop. Płynie takimi rurkami. Jak ja byłem w Kanadzie pierwszy raz w 2000 roku, to wtedy pamiętam, że jeszcze widziałem takie nacięcia na drzewach i pod spodem były kubki i zbierany był sok do kubków. No a dzisiaj jest taka instalacja. Pojedziemy sobie w jeszcze jedno miejsce kanadyjskie przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest Niagara. Wodospad nie jest wysoki, ale jest potężny. To jest wodospad między dwoma jeziorami. To jest jezioro Erie i jezioro Ontario.
Rzeka, która łączy te dwa jeziora, nazywa się Niagara. I ta rzeka nie jest długa, bo ona ma 55 km. Jeszcze raz powtarzam. Z jednej strony jest jezioro Erie, z drugiej strony Ontario, między innymi jest rzeka i na tej rzece jest właśnie wodospad. Tu zresztą widać ten most, który ja tu pokazuję. Most to jest między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Ta część jest amerykańska. Amerykańska część ma około 30 metrów z takim malutkim jeszcze wodospadem, który nazywają Amerykanie Welon Pani Młodej. No tak trochę wygląda z daleka jak Welon Pani Młodej. A strona kanadyjska, proszę zobaczyć, to jest strona kanadyjska. Tu jest ta część kanadyjska. Ona ma około 50 metrów, czyli jest prawie dwukrotnie większa niż amerykańska. Gdzieś tam przeczytałem, że w żadnym przewodniku po Stanach nie ma właśnie tego, że ta strona kanadyjska jest większa niż amerykańska. No nie wiem, nie sprawdzałem to, tylko tak podaję jako taką ciekawostkę. I jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, wodospad, tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest jezioro Erie, tam gdzieś daleko, 55 km. Ma ta rzeka Niagara i ten wodospad się, on na wskutek erozji spowodowanej tą wodą, on po prostu się cofa. No ale nim się te dwa jeziora połączą, to jednak trzeba dużo czasu, bo to cofanie nie jest aż takie dynamiczne, szybkie. No tak wygląda to jezioro. Nie jezioro, tylko wodospad, przepraszam, wodospad Niagara. No i nad wodospadem ludzie z całego świata. To zresztą widać nawet po ubiorach. To są akurat Japonki, młode dziewczyny, ale można statkiem też płynąć. Ci ludzie są tak samo ubrani, bo są w płaszcze przeciwdeszczowe ubrani i można podpłynąć sobie pod sam wodospad. Zaraz Państwu to pokażę. Pod sam wodospad. No i trzeba wtedy mieć ubiór, bo ta woda, która spada na te skały, rozpryskuje i wtedy jest człowiek cały mokry. No, żeby nie przemoczył się. No i oczywiście te wszystkie bary, jakieś tam różne rzeczy, które mają zamiar przyciągnąć turystów, zabawić, nakarmić, hotele i tak dalej. Infrastruktura jest, to wiadomo, to we wszystkich takich miejscach, gdzie jest dużo turystów. No tu moja żona akurat się przymierzyła do takiej, to jest dla tych, którzy by chcieli zobaczyć, jak wyglądała najgrubsza osoba świata, no nie? No i tu moja żona, głowa jest mojej żony, a reszta to jest no, sztuczne. I teraz tak, jesteśmy w szkole, już przed chwilą powiedziałem, że jesteśmy w szkole sobotniej. Ja zrobiłem taką rzecz, bo ponieważ były dzieci w różnym wieku, no trudna była rozmowa z taką grupą dzieci, która od dzieci takich, no powiedzmy pierwsza klasa do ósmej klasy. Narysowałem mapę, no tak jak potrafiłem tu z kotliną naszą kłodzką, narysowałem mapę w środku Wisłę i taki punkt. I powiedziałem dzieciom, spytałem się dzieci, co tu można wpisać, no nie w ten punkt. No i tam, któreś dziecko mówi Warszawa, no mówię to chodź podpisz Warszawę. A potem zadawałem pytania, powiedziałem, żeby mi powiedziały, z których miejscowości są. No i dziecko mówi na przykład Wrocław. Zrobiłem punkt Wrocław, dziecko podpisało Wrocław. Potem Gdańsk i tak dalej, Gdańsk, Szczecin i tak dalej. Ta mapa była cała zapisana. To były te miejscowości, skąd pochodzą ich rodzice, albo dziadkowie na przykład mieszkają jeszcze. To jest też w tej niedzielnej i to jest takie zdjęcie zrobione przed uroczystością 11 listopada. Dzieci uczą się piosenek z flagami polskimi i tak dalej. No coś w tym jest, że jak wyjeżdżamy właśnie szczególnie tak daleko za ocean, to wtedy ten patriotyzm jest jeszcze większy. No nie dziwię się. To jest właśnie, dzieci przygotowują się do apelu związanych z 11 listopada, czy Święto Narodowe naszej ojczyzny Polski. Tu jest jeszcze dziewczynka z tej szkoły polskiej i będziemy, o i tu jeszcze jest tak, to jest futbol amerykański, czyli zresztą ja tu przywiozłem ze sobą strój. Ja może ten strój pokażę, zawsze jak jestem w szkołach, czy jestem w domach kultury, gdzieś tam mam spotkania, to się młodzi ludzie ubierają. Właśnie przywiozłem strój, przywiozłem jeszcze kask taki do tego, do
tego stroju. Są oczywiście jest kij do baseballa, bardzo porządny. Ja w ich wieku grałem w Palanta i nawet nie marzyłem, że kiedyś będę miał w domu taki piękny ten kij do baseballa. Można by było też w Palanta grać. Tu jest jeszcze rękawica do wyłapywania i piłeczka. Piłeczka jest, ja może to demonstruję, piłeczka jest, podobno w środku jest drewniana, obszyta taką po prostu skórą. No, przywiozłem sobie też piękny, ja może to włożę. O, to jest szopa, to jest zająca, no nie? To też w Kanadzie kupiłem i zawsze marzyłem, żeby przywieźć z Kanady rakiety. Nie do tenisa, tylko rakiety takie, które kiedyś chodzili. Oczywiście dzisiaj w kanadyjskich sklepach można kupić rakiety metalowe, z duraluminium, leciutkie i tak dalej, a to jest stara taka rakieta, dlatego że ja się wychowałem na książkach. Między innymi był taki autor, nazywał się Fiedler, Arkady Fiedler. On pisał właśnie o tej Kanadzie takiej, którą zawsze marzyłem, żeby tam pojechać, żeby zobaczyć. No i w jednym ze sklepów kupiłem sobie właśnie jeszcze takie stare rakiety. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy to, że ona właśnie tam na Kaszubach, o proszę zobaczyć, kupiła sobie taki fartuszek. No rzadko chodzi co prawda w tej fartuszku, ale on jest naprawdę ładny, z takimi pięknymi wzorami kaszubskimi. I ostatnia rzecz to są lalki. Szkoda, że tu nie mam dzieci. Bo na takich właśnie spotkaniach to przeważnie dzieci. To jest taki misiu, widzicie, drewniany, wystrugany. Ja myślę, że to się kiedyś może teraz się dzieci mi na najtów bawiły, to też kupiłem. I taką jeszcze laleczka, ona jest bardzo ładna w takim stroju tych Amiszy, czyli Mennonitów. Także, że to tyle. No, będę powoli kończył. Jeszcze Państwu pokażę na samym końcu. Wsiedziemy sobie w samolot. O, tu jest jeszcze, czy grają chłopaki w ten futbol amerykański. No, tu sobie jeszcze zdjęcie takie zrobiłem pamiątkowe z chłopakiem. I jak na samym końcu jeszcze Państwu pokażę, tu jest samolot. No proszę zobaczyć na samolot, lotnisko w Toronto i Kanada jeszcze. Lecimy nad dzielnicami mieszkaniowymi w Toronto. Te domki, które tu widzicie i tak dalej, to są właśnie domki kanadyjskie. No, Kanadyjczycy mieszkają. No, oczywiście w Toronto, w tych dużych wieżowcach też są jakieś tam apartamenty, natomiast większość na pewno mieszka z nich w tych domkach. Dobrze. No, dziękuję Państwu, jeżeli ktoś został na tym, to zachęcam do podróżowania, do zwiedzania. Jeszcze na już na samym końcu pokażę książkę. To jest jedna z książek. Żeby podróżować, to trzeba czytać. Jeśli ktoś z Was są takie osoby, młode osoby, które nie lubią książek, nie czytać, to wybijcie sobie z głowy podróżowanie. Ja mam dwie przyjemności, jeżeli chodzi o podróżowanie. To jest przyjemność, jak zaczynam planować taką podróż, i druga jest gdy wracam i też czytam wtedy. No i jeszcze jedna taka uwaga, bo jak wracam z takiej podróży, to już jestem tak szczęśliwy, bo wreszcie jestem w Polsce, jestem u siebie. Ja bym najchętniej się zachował tak jak Jan Paweł II. Nigdy tak nie robiłem, ale najchętniej bym tak zrobił, bym uklęknął i całował tą polską ziemię, że wreszcie jestem u siebie. Oczywiście świat jest piękny, dużo pięknych miejsc na świecie, tak samo w Kanadzie, no ale Polska to jest to miejsce, które mi się najbardziej podoba, które jestem tu. No, po prostu u siebie jestem. Dziękuję za uwagę bardzo.
can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down, sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down, sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.